Loża radiowa. W loży radiowej mamy już zapowiedzianego gościa, Zbigniew Bachy, dyrektor MZD w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, no to inwestycja numer jeden od wielu, wielu miesięcy, most na Niemodlińskiej. No, most na Niemodlińskiej leci. Leci na razie w miarę dobrze. Troszeczkę mamy różnego rodzaju niespodzianek, no ale to jest rozbiórka istniejącego mostu i budowa w tym miejscu na częściowych fundamentach nowego obiektu, więc należało się spodziewać pewnych problemów. No pamiętam, że były problemy z jakimiś kablami, światłowodami, których miało nie być. Dokładnie, ale ten problem już został, że tak powiem, zażegnany. Już jesteśmy za tym etapem. Straciliśmy tam no, kilka nawet tygodni w niektórych miejscach, na niektórych odcinkach, co de facto nie będzie rzutowało na całościowe oddanie obiektu. No, natomiast w tej chwili mamy kolejny jakby taki problem, który no, nie spodziewaliśmy się go, czyli chodzi o podpory. Z badań, które były wstępnie robione na filarach przed skuciem wynikało, że górne części są w miarę wytrzymałe, że można to tylko omurować czy obetonować i będzie stało. I kłaść nową. Tak, kłaść na tym nowe podpory, natomiast w trakcie zbijania tej warstwy zewnętrznej zniszczonej się okazało, że no niestety system socjalistyczny pozostawił takiego bubla, który na górze fajnie wyglądał, natomiast w środku no podejrzewam, że kilka budynków na tym filarze powstało gdzieś w okolicy. Tak, sławne wille z niczego. Sławne wille z niczego, dokładnie, więc beton praktycznie sam się rozwalił, no i potrzebujemy nowych podpór. Takich podpór całkowicie od dna do góry? To znaczy od poziomu rzeki, mniej więcej od poziomu rzeki. Tam miały być obetonowane, w tej chwili będą nowe wylane. No, będzie to troszeczkę więcej kosztowało, a raczej nie podejrzewam, że to będzie jakaś zawrotna kwota. No i pewnie troszkę przedłuży pracę. Raczej w tej chwili projektant przeprojektowuje ten układ. Staramy się, ponieważ stary układ miał przerwy technologiczne, które miały trwać po kilka tygodni w betonowaniu. W tej chwili chcemy uprościć tę konstrukcję, tak żeby ten czas odzyskać. Czyli chronologia wydarzeń jest jaka? Kiedy ten most, no, kiedy się pojawi nowy most po prostu? Znaczy powiem tak, konstrukcja stalowa w tej chwili już czeka w Polsce na wytwórni do tego, żeby ją postawić praktycznie. Ona jest malowana, są wykonywane prace galwaniczne. Ona przyjechała z Luksemburga, z tego co kojarzę, bo tam takie elementy zostały wyprodukowane. Natomiast chronologia jest w tej chwili taka, że w najbliższych tygodniach rozpoczniemy już betonowanie tych słupów, filarów, które są w środku. Przyczółki są wykonywane. Na bieżąco są palowane. No i gdzieś podejrzewam marzec, kwiecień powinniśmy zacząć montowanie już tych właściwych elementów, na których będzie jezdnia wykonywana. No i jezdnia? No, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jezdnia w okresie wakacyjnym i ten wrzesień, październik, tak jak wspominałem tutaj kilka miesięcy temu, już puszczenie ruchu na właściwą nawierzchnię i na właściwą jezdnię. Czyli początek nowego roku szkolnego i akademickiego to już jest szansa na to, że będziemy tam mogli zupełnie normalnie jeździć. Raczej tak. Jeżeli w tej chwili nie napotkamy jeszcze przy tych pracach ziemnych, które trwają na jakieś niespodzianki, to już potem nic praktycznie nie jest w stanie zaskoczyć wykonawcy. Ile cała ta operacja kosztowała w sumie? Już po tych przeliczeniach różnych. Powiem tak. Na dzień dzisiejszy wiemy o kosztach 27 milionów złotych zgodnie z przetargiem. W tej chwili trwają negocjacje. No, wykonawca musi nam przedstawić swoją cenę czy wycenę tych wszystkich rzeczy. My musimy to zweryfikować. Sprawdzić, czy wszystko zostało prawidłowo wycenione. No, podejrzewam, że jeszcze nam to niewiele wzrośnie, ale jednak wzrośnie. Krótko mówiąc, no te dodatkowe rzeczy kosztowały wykonawcy i trzeba zrobić aneks. Trzeba zrobić aneks. Umowa niestety nie jest umową ryczałtową, tylko jest kosztorysową. Taki jest schemat wykonywania robót drogowych. No i tutaj za każdą dodatkową pracę niestety, ale musimy płacić. No ale wreszcie będziemy mieli problem z głowy po wielu, wielu latach. Oj tak, i to bardzo wielu, bo praktycznie chyba od 4 czy od 5 lat ten most już zaczynał szwankować. A proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia tę organizację ruchu w tej chwili? Składką, z objazdami różnymi, to się sprawdza? Bardzo ludzie narzekają? Znaczy powiem tak, sądziłem, jak tutaj też z państwem rozmawiałem parę miesięcy przed zamknięciem, parę miesięcy temu przed zamknięciem tego mostu, obawiałem się, że dojdzie do Armagedonu na kładce, że będziemy mieć tam korki, stłuczki, innego rodzaju wypadki. Natomiast sytuacja bardzo fajnie się potoczyła, ponieważ część mieszkańców, mniej doświadczonych kierowców, szukało sobie tras zamiennych. Żeby nie jechać kładką, tak? Dokładnie, łatwiejszych do przejechania. I ten ruch w miarę systematycznie czy równolegle się rozłożył na te pozostałe ulice. I sytuacja wygląda płynnie. Powiem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co się stało. Ja myślę, że tu działa też taki mechanizm, który się pojawia wtedy, kiedy mamy oblodzoną drogę. Ludzie wiedzą i zaczynają jeździć ostrożnie, więc po kładce też jeżdżą ostrożnie i dlatego nie ma stłuczek. Być może i tak jest. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę.
W loży wracam do rozmowy ze Zbigniewem Bachryjem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Już wiemy, co będzie się działo z mostem w ciągu ulicy Niemodlińskiej, ale sama Niemodlińska dalej w stronę Zaodrza będzie przebudowywana i to dość radykalnie. To znaczy tak, w tej chwili wykonawca złożył nam jakby taką informację, że od poniedziałku ma zamierza frezować już nawierzchnię, czyli wejść fizycznie w teren, więc od mostu na Niemodlińskiej w stronę Halera tym prawym pasem będzie zdzierany ten asfalt. Podejrzewam, że w ciągu tam kilkunastu dni wejdą już koparki, które będą zaczynały tam ryć pod ziemię. No i będzie to się rodziło, kojarzyło, będzie to wywołało pewne utrudnienia. Dodatkowe. Dodatkowe. Na początku może mniej uciążliwe, natomiast z intensyfikacją tych prac będzie coraz gorzej, więc w pierwszym okresie na pewno ten ruch będzie się odbywał w obydwu kierunkach. Raczej na pewno i autobusy, i samochody. Natomiast w miarę, że tak powiem, rozwoju sytuacji będziemy widzieli, jeżeli będzie wahadło? Zbyt... Może nie wahadło. Raczej, wiesz, po jednym pasie w dwóch kierunkach jest takie coś planowane. Natomiast jeżeli będzie na tyle tłoczno, czyli będzie ciaśniej. Będzie ciaśniej. Natomiast jeżeli autobusy będą miały problemy z komunikacją, to podejrzewam, że zostawimy tylko ruch autobusowy na przykład w jednym kierunku w godzinach szczytu, a już samochody osobowe będziemy próbowali na objazdy wyrzucać dookoła. Żeby jednak promować tą komunikację miejską i ten korki troszeczkę ograniczać w tym rejonie. A co my generalnie planujemy zrobić z Niemodlińską? O, Niemodlińska dostanie całkowicie nowe oblicze. Będzie zryta do samego dna, do kilku metrów w dół. Będzie wymiana sieci kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej w tym pasie. Więc taka gruntowna przebudowa. Powstaną cztery pasy, dwa w każdym kierunku. Powstaną ścieżki rowerowe i powstaną ciągi piesze. To rzeczywiście potężna inwestycja. No, potężna inwestycja, chociaż kosztowo w porównaniu z mostem troszeczkę tańsza, bo niecałe 15 milionów jest umowa podpisana na wykonanie tego. I to też są pieniądze z aglomeracji? Tak, to są pieniądze z bezpiecznego transportu z aglomeracji. To jest właśnie łączny wniosek z mostem na Niemodlińskie i z rozbudową oświetlenia na terenie miasta. Czyli jeszcze to oświetlenie będzie rozbudowywane niezależnie od tych ulic i mostu? Niezależnie od tego, ono jest cały czas rozbudowywane. W ramach tego zadania była wykonywana ścieżka rowerowa na Malka z Jemiennicy, ścieżka rowerowa na Budowlanych. Będzie mostek na 11 listopada tutaj w pobliżu, czyli na Piastowskiej, przejście pod tym mostem kolejowym na drugą stronę. Most na Niemodlińskie i sama Niemodlińska. No i kilka czy kilkanaście ulic, na których jest gruntowna przebudowa oświetlenia. No to wygląda na to, że Opolu się udało bardzo dużo przy okazji aglomeracji ugrać. No, drogowo. Można powiedzieć, że drogowo się udało, chociaż na pewno byśmy chcieli jej więcej. No choćby ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe są w planach. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na kolejne dokumentacje. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za kilka dni pójdzie przetarg na prawie 9,5 km kolejnych ścieżek rowerowych, no, które podejrzewam, że w przeciągu półtorej do dwóch lat powinny być zrealizowane. A ile mamy ścieżek w tej chwili? Nie przeraża liczba. Jest to około 60 kilometrów. I jak rozumiem, te 60 kilometrów to niestety nie jest w jednym ciągu wszystko. Nie jest w jednym ciągu. W tej chwili te działania, które będą podejmowane w ramach tego, to będą polegały przede wszystkim też na łączeniu tych ścieżek rowerowych w jakieś dłuższe kompleksy, czy w dłuższe ciągi, żeby no można było spokojnie przejechać z jednego odcinka na drugi, na przykład w Śródmieściu, nie klucząc, czy nie schodząc z rowera. No bo ta ścieżka rowerowa, która biegnie krakowską, ja mam takie wrażenie, że ona się nie przyjęła za bardzo. Ludzie dalej po niej chodzą. Ja wiem, że teraz jest zima, to rowerzystów jest mniej. Ale na przykład nie ma u nas takich scen jak w Warszawie, gdzie kiedy ostatnio byliśmy na takiej wyprawie dziennikarskiej, to mało nas rowerzyści ze trzy razy nie przejechali, bo my nie zwracaliśmy uwagi, nie jesteśmy nauczeni, żeby tak często patrzeć pod nogi. Szliśmy pusty chodnik, no i zahaczyliśmy o ścieżkę rowerową, a tam rowerzyści pędzą, bo uważają, że im się należy ta ścieżka i w ogóle żaden pieszy nie ma prawa się tam pojawić. Czy może taki ciąg z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi na takim pieszym nie do końca ma sens istnienia. Ja byłem sam świadkiem co najmniej dwóch wypadków, kiedy rowerzysta ze słuchawkami na uszach potrącił dziecko, które stanęło, znaczy nie wyszło na ścieżkę, tylko stanęło z boku, obok, tak? Dokładnie zostało zahaczone kierownicą. Doszło do bójki, jeden z rodziców przyłożył kierowcy z powodu tego, że ten nie uważał, pojawiła się policja, więc być może ciąg pieszo-rowerowy bez wydzielenia, na którym ci rowerzyści będą się ciut wolniej poruszać,
byłby lepszym rozwiązaniem. Zresztą Krakowska w tej chwili jest planowana rewitalizacja tej ulicy, więc powstanie może coś, co spełni te oczekiwania i rowerzystów, i pieszych. No to jest też ten główny deptak dla ludzi, którzy do Opola przyjeżdżają, a jeśli ktoś przyjeżdża, a nie zna dobrze Opola, no to może nie wiedzieć, że to jest ścieżka rowerowa. Najzwyczajniej w świecie. No, różni ludzie przecież do nas trafiają. No i stąd problemy. Opole ostatnimi czasy zasłonęło rowerzystami, którzy nie patrzą na to, jak jeżdżą. Słynne wypadki kolejowe. Jeden zakończony tragicznie, czyli śmiercią rowerzysty. Drugi, który mało się nie zakończył. No troszeczkę mamy takich nieostrożnych tych rowerzystów, którzy jeżdżą. No policjanci też o tym mówią. Były specjalne akcje prewencyjne. Jestem zwolennikiem wręcz nawet karania rowerzystów za to, jeżeli jedzie z założonymi słuchawkami i nie słucha tego, co się dzieje dookoła niego. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za kilka minut. W Loży Radiowej wracam do rozmowy ze Zbigniewem Bachryjem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg, który dostał sporo nowych dróg w Nowym Opolu. Już pan wszystkie te drogi obejrzał? Jeszcze nie obejrzałem. Moi pracownicy jeżdżą, oglądają, jak wygląda sytuacja. No generalnie w tej chwili mamy zimę w zimie, więc czekamy, aż sobie ten śnieg do końca stopnieje w tej chwili, żeby poceniać, w jakim one są stanie. A taki pierwszy ogląd? Nie zachwyca, tak mogę powiedzieć. Sądziłem, że w niektórych miejscach będzie lepiej, w niektórych miejscach jest gorzej. No, nie ma, że tak powiem, jakiegoś luksusu. Generalnie sytuacja podobna, czasami nawet dużo gorsza niż w Opolu. No, przecież słyszeliśmy, że tam wszystko jest pięknie, po gospodarsku utrzymane. Znaczy, ja politycznie, tak jak powiedziałem, nigdy się nie wypowiadam. W tej chwili rozpoczynam znakowanie ulic na nowych terenach, tam gdzie zostały wymienione nazwy ulic. I powiem szczerze, że wymieniamy przy okazji bardzo dużo znaków, które są w niewłaściwym stanie, niewłaściwie zlokalizowane. Znaków drogowych. Drogowych. W związku z tym także czasami na miejscowość, na przykład w tej chwili na Winowie, koszt uzupełnienia oznakowania, łącznie z wymianą nazw ulic, to może nawet i 150 tysięcy sięgnąć. To sporo, to wy macie w budżecie jakby dodatkowo zaplanowane pieniądze na takie cele? Znaczy, my mamy co roku planowane pieniądze na oznakowanie pionowe, więc tutaj troszeczkę pula jest większa, aczkolwiek jeżeli już wyczerpiemy tą pulę, to w ten czas będziemy wnioskowali o zwiększenie jej do odpowiednich poziomów. No, rozszerzenie Opola miało swoje koszty, no, które trzeba ponieść. A jak z niszczeniem tablic? To były takie pojedyncze incydenty na samym początku roku? Były pojedyncze incydenty. Nawet dzisiaj dostałem z komendy zdobrzenia protokół, w którym stwierdzono, że z uwagi na nieznalezienie sprawcy kieruje się sprawę do umorzenia. Takich przypadków było kilka. Nie było tego aż za dużo. Były kradzieże, były zamalowania. No generalnie sytuacja podobna jak kilka lat temu, jak wprowadzono tablice mniejszościowe. To mniej więcej tak samo wyglądało. Też kradziono, malowano, więc nowe się pojawiło, wandale się uaktywnili. No, w Wielkim Opolu czy w Dużym Opolu takich tablic chyba nie będzie, przynajmniej na razie. Nic na to nie wskazuje. Bo wy jesteście zarządcą dróg i wy byście je stawiali, gdyby była na to zgoda rady albo zgoda prezydenta, bo on jest zarządcą też. Jeżeli będzie taka decyzja, my będziemy stawiali. Na dzień dzisiejszy stawiamy tablicę z nazwą Miasta Opola. Praktycznie poza terenem byłego dobrzenia, we wszystkich miejscach są postawione. Tutaj czekamy do zakończenia mediacji i potem po podjęciu decyzji przez prezydenta będziemy dalej kontynuowali ten proces. To co, jak rozumiem, milczące założenie, że coś się może zmienić? Nie, natomiast nie chcemy wprowadzać jakby w jakiejś wrogiej atmosfery z tytułu tego, że są prowadzone negocjacje, więc wstrzymaliśmy się z tymi działaniami. Znaczy, krótko mówiąc, gdybyście, tak podejrzewam, stawiali te tablice, no to ci, którzy prowadzą mediację, mogliby uważać, że to jest taka demonstracja siły, tak? I że to jest złamanie ciszy mediacyjnej. Być może tak. No ja nie podejmuję decyzji w tym temacie, natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli wszystko zakończy się, to no, tablice muszą powstać. Jest rozporządzenie, które stwierdza pewien fakt i ja muszę się dostosować do niego. Czy zgodnie z przepisami po prostu granice miasta trzeba oznaczyć? Dokładnie tak. A co się dzieje z tymi tablicami typu czarnowąsy czy borki, które tam stały? Są u nas na magazynie składowane. Czyli ktoś może sobie wziąć na pamiątkę? Majątek niestety nie. Nie można tego zrobić. Potencjalnie zostanie to zniszczone, czy tam przekazane do utylizacji. Pieniądze zostaną wpłacone do kasy miasta z tytułu dochodów z tego tytułu. A czyje były te tablice wcześniej? W zależności od tego, były co zarządcy, to za drogę, tak? Tak, były zarządcy drogi, więc majątek zarządcy drogi przeszedł na majątek czyli miasta w tym momencie i jako takim majątkiem jakby rozporządzamy. No właśnie, bo to zdaje się jest ten wyjątek, że o ile o rurach, budynkach można dyskutować, to drogi przeszły z automatu. Drogi publiczne, tak.
A gdyby ktoś się do was zwrócił, że chce na pamiątkę taką tablicę? Podejrzewam, że odmówilibyśmy. A, no to już złośliwość, panie dyrektorze. No, nie do końca, bo pytanie komu, jak i dlaczego, a poza tym, jeżeli chodzi o... No, to jest, w jakim celu, tak? Właśnie, w jakim celu. Poza tym, no to jest kilkanaście kilogramów metalu, potencjalnie, nie wiem, 10-15 zł, które nie mogę od tak sobie byle komu przekazać. Przepraszam za określenie byle komu, no ale niestety tak wygląda. Choć myślę sobie, że to nie złomiarze by przyszli, ewentualnie ludzie kierujący się sentymentem do starych nazw. Być może tak, no mówię, na dzień dzisiejszy jest to na magazyn składowane i będzie tam czekało aż do utylizacji, kiedy jakaś partia nam się uzbiera większa i w ten czas będzie to zutylizowane. A do Dobrzenia wchodzicie po zakończeniu mediacji? Najprawdopodobniej tak. Znaczy do gminy Dobrzeń, bo to dawnej gminy. Do dawnej gminy Dobrzeń. Natomiast te skróty myślowe. Decyzja jeszcze nie zapadła kiedy ani jak. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przed nami ostatnia część rozmowy ze Zbigniewem Bachryjem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. No to jeszcze chyba pana ulubiony temat, bo tam z ekologami w tle, czyli średnicówka tak zwana. Średnicówka tak zwana, która jeszcze jest na etapie rozpatrywania formalno-prawnego. Ostatnio... Kolejnych odwołań, tak. Tutaj byłem w kontakcie z generalną dyrekcją, ponieważ sprawdzałem, co się dzieje. No, wiem, że strony, które się odwoływały, powoływały się początkowo jedna ze stron na 130 mieszkańców, których potencjalnie reprezentuje. Docelowo się okazało, że jest to 160, a po prośbie ze strony Generalnej Dyrekcji o przedstawienie, ilu tak naprawdę tam jest tych ludzi z imienia i nazwiska, się okazało, że to jest 2000, z czego pewna część ludzi w ogóle niezwiązanych z naszym miastem. Tych, którzy się podpisali, tak? Podpisali pod tym wnioskiem. A stroną potencjalnie mogą być tylko te osoby, których interes prawny jest naruszony, czyli bezpośrednio mieszkańcy sąsiadujący z tą inwestycją, ewentualnie którzy mają interes prawny w tym. Ale to dyskwalifikuje to odwołanie? No nie, na pewno tam będzie ilość osób, które faktycznie ten interes prawny ma i no, ale zweryfikować te 2000 podpisów tych danych, no to troszeczkę trwa. I dlatego to się ciągnie. Dlatego to się ciągnie. A myśli pan, że ile to jeszcze może potrwać? No bo jak to odwołanie zostanie, powiedzmy, odrzucone, tak? To optymistyczny wariant z pana strony. To co dalej? No to w tym momencie rozpoczynam prace projektowe, no i będę leciał z dokumentacją. Natomiast no, jest jeszcze możliwość odwołania do sądów, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. No tak, bo tam zapadają te decyzje. A jeżeli będą strony niezadowolone z tego wyroku, to pozostaje jeszcze NSA. Krótko mówiąc, przy dużej determinacji przeciwników ta batalia może potrwać parę lat. No, biorąc pod uwagę to, co się działo na elektrowni Opole i biorąc pod uwagę, że tam były podobne strony, to tam podejrzewam chyba 3 czy 4 lata trwała batalia sądowniczo-prawna, która de facto nic nie zmieniła, oprócz tego, że przedłużyła cały proces. No mówi pan podobne strony, dlatego że to towarzystwo... Stowarzyszenie Silesie. Technologii Ekologicznych Silesia. Dokładnie chyba tak. Dokładnie. Pan Tomasz Wolny. Jak rozumiem, on jest tutaj głównym graczem, waszym głównym przeciwnikiem. To znaczy, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje miejskie, można powiedzieć, że tak. Nawet się śmieję, że za niedługo żadnej inwestycji już nie będziemy mogli na Opolu przeprowadzić, bo wszystko zostanie oprotestowane przez Towarzystwo Silesia. No ale nie każdy proces jest uwzględniany. Tak, ale każdy protest musi być rozpatrzony. No tak, tak. No, z drugiej strony, jak nie ma protestu ekologów, to co to za inwestycja? Widocznie nieważna. Może i nieważna. Ja tutaj mówię, czasami się zastanawiam, czy nie chodzi o sens zaistniania medialnego z tymi odwołaniami. I bardzo będę klaskał każdemu, kto w jakiś sposób ukróci możliwość nie odwoływania się stronom, które faktycznie mają interes i które mają jakąś ważną przesłankę, tylko tym, którzy się odwołują czasami tylko dla samego odwoływania się. Mówi pan kilka lat nawet. A prace projektowe w momencie, w którym... Znaczy inaczej, nie może pan zlecić prac bez tej ostatecznej decyzji, tak? Znaczy zawsze mogę zlecić, tylko będę czekał na wynik tej ostatecznej decyzji. Więc byłoby nieporozumieniem w tej chwili zlecanie takich prac, ponieważ ten, który wygra przetarg, będzie stał i potencjalnie może żądać ode mnie pieniędzy za postój. Więc dla bezpieczeństwa mojego i pieniędzy publicznych czekamy na to, aż ta decyzja zostanie rozstrzygnięta, czyli odwołanie zostanie rozstrzygnięte w prawo. Decyzja środowiskowa, bo tak, to cały czas dokładnie, cały czas mówimy o decyzji środowiskowej. No, czasami się zastanawiam, czy wcześniej PKP, które również wystąpiło na decyzję środowiskową w tamtym rejonie. No tak, oni budują też most z kolejnymi torami, tak? Dokładnie, więc podejrzewam, że chyba oni szybciej dostaną zgodę niż my, a biorąc pod uwagę hałas, który będzie generowała tamta inwestycja kolejowa, to nasza drogowa to jest taki cichy,
samochodzik w porównaniu z wielkim, nie wiem, traktorem, którym będzie inwestycja PKP. Tak pan myśli? No, wystarczy w tej chwili przejechać na ten most w czasie ruchu pociągu. Tam hałas, który generują te tory, sięga kilkudziesięciu, gdzieś koło 100 decybeli, lekko licząc. I wystarczy stanąć przy każdej ulicy. Tam hałas sięga 65-70 decybeli, raczej więcej nie. No to ciekawa teza. No zobaczymy, czekam na średnicówkę. Coś jeszcze planujemy w tym roku? Na pewno rondo na Luboszyckiej. Na pewno w tej chwili, tak jak mówiłem, lecimy z dokumentacjami, jeżeli chodzi o przygotowanie ścieżek rowerowych. Inne również dokumentacje, które będą jakby przyszłościowo, czyli pod kątem wypracowania na kolejne lata dokumentacje, czy podśrodki zewnętrzne, czy podśrodki nasze krajowe. No i bieżące remonty, które de facto czekamy w tej chwili, aż zakończy się ten sezon zimy, która w tym roku faktycznie jest zimą z prawdziwymi jej objawami. Choć późno przyszła. Późno przyszła. Ale została. Została. Zimowe utrzymanie troszeczkę nas tutaj kosztowało, natomiast gorsze skutki będą tego, co się po tej zimie będzie działo, ponieważ miała taki oscylator. Temperatura przechodziła z plusa na minus, więc woda zamarzała w tych porach. Tak, asfalt tego nie lubi. Widać, to jest w fatalnym stanie w niektórych miejscach. Czyli będziecie łatać po prostu. Będziemy łatać i po tym, co nam zostanie, po tym właśnie łataniu, po tym wszystkim będziemy decydować jeszcze, jakie inwestycje będą robione. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był się Zbigniew Bachryj, dyrektorem ZD w Opolu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Loża radiowa.